Dzień dobry widzowie i kupujący, Mawkar z tej strony. A dzisiaj dla Was mam nietypową dość propozycję, rzadko gdzieś spotykaną na rynku, ale jakże poszukiwaną. Jest to Suzuki Ignis z 2005 roku, silnikiem wyższym, mocniejszym, 1.5. Tutaj mamy dość dużo koni, bo 99. 2.5 rok z przebiegiem 217, czyli ma prawie 20 lat ten wóz. Czyli jakby przebieg wychodzi około 12 rocznie. Dla mnie absolutnie normalny przebieg na taki wóz, bo to też nie jest autko wielkości Seicento, tylko no ciut większy. Manual oczywiście i tutaj mamy napęd przedni, bo występowały również 4x4. Samochód, jak to każdy mały samochód japoński, jest popularny na rynku wtórnym, bo te samochody są, można powiedzieć, nie do zajechania. A ten też oferuje ciekawe rozwiązania, które przydają się wielu, przede wszystkim osobom też starszym. Duży prześwit, jak widzicie, to naprawdę jest wysokie. Można sobie wszędzie nim wjechać. Bardzo dużo przestrzeni uzyskanych na szybach. No i też samochodzik, mimo małych rozmiarów, jest pojemny i wygodny. Ja mam tam ponad 1,80 m. I mogę się w tym wozie bardzo wygodnie rozsiąść. To takie małe, duże auto, bardzo podobnym ogólnie stylu jak do tej, jak ktoś ogląda moje filmy, miałem niedawno Mazdę Demio, też malutki samochodzik, a z ogromnym bagażnikiem, bardzo sprytnie zaprojektowany, jak te auta japońskie. Demio odjechało bardzo szybko i myślę, że Ignis też powinien się dość szybko sprzedać, bo ludzie tego szukają, przede wszystkim z prostego, prozaicznego powodu, jeżeli to auto nie jest skorodowane, ma zdrową blacharkę i ktoś będzie dbał o wymianę oleju i płynów, no te wozy są po prostu nie do zajechania i odwdzięczają się bardzo sprawną eksploatacją. Tutaj ja na miejscu w Polsce wymieniłem przeguby, czy tam przegub, już nie pamiętam, czy mechanik 2, czy 1 i alternator, bo alternator już kiepsko ładował. Z tych zewnętrznych, co na pewno nie mają wszystkie te Ignisy, ma alufelgi 15 i relingi i jeszcze przeciwmygielne. Rakier jest czarny, metalik, jak widzicie, fajnie się też prezentuje. No i lampy też są, widać, wymienione na świeży, bo one potrafiły być w tych Ignisach dosłownie żółte jak słońce, które je wypaliło. Auto stoi na ładnych uponach wielosezonowych, czy tam jak to woli, uniwersalnych, więc odchodzą jakieś koszty po prostu tutaj wymian co roku, a to zdrożeje z każdą chwilą. Jeszcze ważny plusik, na auto ma sprawną klimatyzację, na to lato, które widzicie, już idzie bardzo szybkimi krokami. Myślę, że będzie dużym atutem przy dość tanim samochodzie, bo to samochód więcej delikatnie powyżej 11, może 10 tysięcy. Kwestia, zobaczę, jeszcze muszę podsumować te naprawy, ile wyszło i będę wtedy wiedział co i jak. Dobra, chyba o zewnątrz to tyle. O stylistyce, no stylistyka, takie pudełeczko, troszeczkę mi przypomina delikatnie pierwszego tego popularnego Freelandera przez ten taki słupek, który jest połączony z tą dużą szybką. On też miał z tyłu Freelander taki jakby specyficzny kwadratowe okienko. Dobra, przejdźmy sobie do wnętrza. No to zaczniemy od książki, podstawowe wpisy, jak widzicie, data pierwszej rejestracji 05. No i tutaj widać, że książka się skończyła w 10. Zobaczcie, przez 5 lat miał tylko zrobione 36 tysięcy km. Ale nie bójcie się, bo ten wóz jeszcze miał sporo jakichś tam innych nalepeczek pod maską, bo mówię, nie wszyscy jeżdżą już później do Suzuki, tylko robią sobie w takich zakładach oddzielnych. Tu macie jeszcze jego potwierdzenie motoru, klienta i ostatnie, znaczy pierwsze tablice rejestracyjne, a tu reszta dokumentów od radia i instrukcje. No to teraz wnętrze pojazdu, spójrzcie sobie, fotele prezentują się tak, nie są porozdzierane. Wygląda to wszystko normalnie. Od razu pokazuję mój bardzo ładny, tu niewydrapany, gąbka nieujechana, tak samo jak i tutaj też jest wszystko całe. Boczek na boczku, oczywiście standardowo sterowanie szybami, przycisk centralnego, ładnie nam to pozamykało. Elektryczne lusterka, pewnie jak kojarzycie, wszystko wygląda bardzo podobnie jak w Oplu z tych lat 98 w górę. Włącznik jest dokładnie taki sam, bo oni wtedy mieli kooperację.
Nie pamiętam, teraz wyleciało mi z głowy, jak nazywa się ten samochód bliźniaczy od tego, ale to chyba była Agila? Się nie mylę, ale ten samochód wydaje mi się, że był troszeczkę inaczej zbudowany, bo Agile chyba nie miały 4x4. Tutaj fajnie, białe tuby, znaczy białe tarcze z licznika, tuby takie dwie wielkie. Spójrzcie, jak fajnie, ładnie się utrzymała kierownica mimo tego przebiegu, chociaż mimo tego przebiegu, no zwykły przebieg na normalny, na taki samochód, jak miał samochód 2 lata, no to byłby duży, nie? Powiem, kierownica w idealnym, można powiedzieć, stanie, klaksonik działa, radyjko fabryczne, tu macie jeszcze, jak widać, komputerek i radyjko. No i tutaj są przyciski od sterowania, czy pokrętła, jak to woli, klimatyzacji. Teraz się przyciszę i zobaczymy, czy działa. Widzicie, obroty się podniosły. Klima naprawdę fajnie, sprawnie działa. Tu jakieś jeszcze dwa małe schoweczki. Tu mnóstwo miejsca na kubki. I ten wóz ma przy okazji dodatkowo, bo tak to ma wszystko to, co potrzeba, ale dodatkowo ma podgrzewane fotele i lusterka tutaj ręczny. Dalej kolejne miejsce na kubek. No standard, wszystko to, co musi być, bez wodotrysków, oprócz no ewentualnie bym powiedział tych podgrzewanych foteli. Airbag ma 4, bo 2 w fotelach i 2 oczywiście z przodu. Dobra, chciałem coś jeszcze Wam powiedzieć o wnętrzu tego pojazdu. No chyba nie, zwykły samochód, dobrze utrzymany, nie jest jakiś po... obłamywany. Wszystko jest w porządeczku. Cóż, aucie to by było tyle. Jak film Wam się podobał, czy macie jakieś sugestie, zostawcie łapkę w górę, komentarz lub subskrypcję. Oczywiście pamiętajcie, że mnie każdy samochód jest opłacony. Możecie sobie kupić również gwarancję do roku czasu. A jeżeli nie macie tego auta, jak do domu dostarczyć w rozsądnych pieniądzach, mogę Wam go podrzucić na lawecie. Pamiętajcie również, że jeżeli samochód z filmu się sprzedał, a szukacie podobnego, mogę takiego go poszukać, lub też jakiegoś innego, jeżeli moje filmy Wam się podobają. To by było na tyle. Cześć!